przywitać tak liczną publiczność, naszych artystów, naszych fanów, wszystkich gości z całego serca serdecznie witam na wystawie naszej grupy twórczej pod tytułem Positive Art. Kochani, w tym roku grupa się tak rozrosła, że przeszło 80 osób bierze udział, a zaczęliśmy, pamiętam, 13 lat temu, kiedy to było 15 osób, później 20. I tak co roku się powiększała ta nasza grupa. No, wystawialiśmy się nie tylko tutaj w naszych kuluarach, w naszych sal, ale również też w innych salach w całej Warszawie. A myślimy, że teraz, gdyby nie pandemia, to byśmy się wystawiali już daleko, daleko poza granicami naszego kraju. I nie będę się nad tym rozlegała, bo ci, którzy należą do grupy, mogę wymienić nie wszystkich, słuchajcie, bo jest 81 osób bierze udział, uwaga, więc tutaj grono artystów, którzy są autorami tych wszystkich prac, myślę, że wszyscy dotarli. Kochani, wystawa dzisiejsza dotyczy romantyzmu, ponieważ to rok romantyzmu, więc nasi artyści inspirują się właśnie tą romantyzmu wielkimi mistrzami, poetami, pisarzami, artystami, a było ich wiele i tu będzie można to obejrzeć. I każdy też musiał napisać tutaj w katalogu i umieściłam to również pod naszymi pracami, jakim artystom się inspirują. Bo nie we wszystkich pracach to można widzieć, więc trzeba troszeczkę informacji zebrać. Państwo to mogą zobaczyć pod naszymi pracami, ale również i w katalogu. A resztę dopytacie artystów. I macie dzisiaj taką niezwykłą okazję brać oczywiście tutaj podpisy pod pracami i można każdego artystę przychwycić i wziąć, a taki katalog się staje bardzo cenny, bo tu wiele osób jest, właściwie wszyscy. Pani, ja artystom dziękuję za tak piękną inspirację i tak bardzo różne podejście do tej epoki romantyzmu od czasów, jak to się można powiedzieć, właśnie tych powstań, aż do dnia dzisiejszego i to jest właśnie piękne. I tu widać różnorodność wyobrażeń i piękna tej epoki, bo jest naprawdę bardzo szerokim spektrum. Kochani, nie będę więcej mówiła, bo dużo do powiedzenia, myślę, będą ci wszyscy tutaj mieli, jak sobie będą oglądać te prace. Ja zapraszam właśnie do oglądania, do wspólnych rozmów w kuluarach, na lampkę wina i cieszymy się każdym dniem, bo teraz też jest taka epoka trochę romantyzmu w dzisiejszych czasach, gdzie są trudne chwile, tak jak i oni mieli, ci artyści, którzy wtedy żyli, ale my przetrwamy. I to właśnie robimy każdego dnia. Staramy się w tych trudnych czasach nie poddać, uśmiechać, jedno do drugiego, to jest najważniejsze, z cudowną życzliwością, bo sama nasza nazwa, zawsze, nawet w najtrudniejszych chwilach, najbardziej smutnych, można znaleźć tą chwilę radości i uśmiechu. Więc proszę się do siebie uśmiechać, proszę mówić do siebie dobre słowa i zapominać o jakichś momentach, które są smutne, bo wiadomo, że w każdym naszym życiu pamiętajmy, pozytywna energia tworzy naszą siłę i sztuka zawsze była, jest i będzie. I my właśnie tym możemy się szczycić, że tworzymy ten taki piękny, pozytywny nastrój w najtrudniejszych nawet czasach. I życzę każdemu z Państwa osobno tego piękna w życiu na co dzień spotykania dobrych ludzi. Kochajmy sztukę i kochajmy siebie nawzajem. Dziękuję Państwu serdecznie. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich artystów, którzy biorą udział w tej wspaniałej wystawie, chciałam podziękować naszej kuratorce Marzenie Leszczyńskiej za organizację interdyscyplinarnej wystawy zbiorowej artystów Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyk Pozytyw Art 2022
jasna strona romantyzmu. Dziękujemy, Bożenko, za Twoją energię i optymizm. Bardzo to miłe podziękowanie od moich koleżanek i od artystów. No nie spodziewałam się. Jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz przesyłam pozytyw. To jest Głasz, to jesteśmy my. Od 13 lat to robimy, uśmiechamy się i wszędzie rozsyłamy pozytywną energię. Pamiętajcie o tym, to jest ważne. Niech nas łączy miłość, pogoda, radość. Wtedy jesteśmy silniejsi. Pozytywnej energii na każdy dzień.